Dzień dobry, Magdalena Rigamonti, Onet Opinia. Moim państwa gościem jest pani marszałek, marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka do Senatu z okręgu 43. To Warszawa. Warszawa, tak. Ursynów, Mokotów, Wilanów, Wawer. Obok Adam Bodnar. Tak. Obok Adam Bodnar też silna jednostka, silny... Bardzo dobry skład do Senatu z Warszawy. No właśnie, ale co to jest za ruch, pani marszałek, że... Panią tak przesunęli z tego Sejmu. Ten Donald Tusk przesunął panią z Sejmu długo, do Senatu. Jak wszyscy wiedzą, bardzo długo jestem w Sejmie, a Senat naprawdę to jest Ale to jest niedaleko. To, proszę państwa, jedna izba obok drugiej. Tak bardzo naprawdę. Blisko i to są izby, które powinny ze sobą bardzo dobrze współpracować. Wydaje mi się, że jakie by te czasy nie były, rola Senatu będzie coraz większa. I cieszę się, że tam jestem i cieszę się, że bardzo wielu doświadczonych... Jeszcze pani nie jest pani marszałek? Wierzę, muszę wierzyć. Mhm. Ale rola Senatu będzie bardzo duża i cieszę się, że na naszych listach, na w ogóle ten skład, który zdajemy do Senatu, to są doświadczeni politycy, bo to doświadczenie będzie bardzo potrzebne. No Adam Bodnar to nie jest doświadczony polityk. Ale z kolei, jako rzecznik... Debiutant. Tak, ale jako rzecznik praw obywatelskich ma ogromne doświadczenie. To nie jest osoba, która będzie się czegoś uczyła. Ona ma wiedzę ogromną i ona będzie bardzo przydatna. Ale to było tak, Donald weźmie na listę do Senatu, czy to czy jakiś inny ruch wystąpił pani marszałkini? Pan Bodnar naprawdę jest osobą, która powinna być wykorzystana. Ja pytam o panią. Z tej szansy... Aha, ja pytam o panią. Czy to pani się starała, żeby być kandydatką? Ja myślałam o Senacie, a... Ale rozmawialiście wcześniej? Oczywiście rozmawialiśmy i Donald Tusk powiedział, proszę bardzo, jest zadanie do wykonania. Pytam, bo w 2020 roku pani została odsunięta w trakcie kampanii wyborczej od kandydowania na urząd prezydenta i... No, w tym kontekście chciałam wiedzieć, czy to są pani decyzje, czy jest pani przesunięta po prostu? Wszystkie decyzje, które podejmuję, to są moje własne decyzje. Oczywiście, jeżeli działa się zespołowo, musi być to uzgodnione z partnerami, ale decyzje podejmuję samodzielnie. I naprawdę, jeżeli ktoś uważa, że można mnie do czegoś zmusić, albo to bardzo się myli. Działa się zespołowo, ale rządy autorytarne Donalda Tuska to jest też rzecz znana. To jest silny polityk, to jest silna ręka, to jest autorytarny polityk. Polityk momentami, nie? Silny polityk, a nie autorytarny. A siła tutaj jest pozytywna, bo w trudnych czasach politycy muszą być silni, odporni i zdecydowani. Wy się przyjaźnicie? Tak. Tak? Tak rodzinami? Jak to wygląda? Nie rodzinami, nie, ale znamy się bardzo długo i przyjaźnimy się. Pani marszałek, aborcja. No. Rozmawiamy o tej aborcji i my między sobą i wy w swojej opozycji od lat. Słychać takie głosy, że wszyscy ci, którzy nie będą popierać w Koalicji Obywatelskiej aborcji na życzenie, to nie będą mieli szansy startować w wyborach. Pani takiej aborcji na życzenie nie popiera. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale jeszcze przed powrotem Donalda Tuska do Polski koalicja Platforma przygotowała pakiet dla kobiet, wydyskutowany w naszym klubie, gdzie są i posłowie o poglądach bardziej prawicowych, bardziej lewicowych i centrum. I wypracowaliśmy wspólne stanowisko, w którym mówi się, że kobieta ma prawo decydować. I nikt nie może kobiecie narzucać tego, jakie decyzje ma podejmować. Natomiast powinna dostać wsparcie wszelkie możliwe. I w naszym klubie, w koalicji nie ma z tym problemu. My wiemy, że kobietom prawa do decydowania o swoim życiu nie można zabrać. Czyli aborcja na życzenie do 12 tygodnia. Na życzenie. Co to znaczy na życzenie? Kobieta to znaczy, że jeśli podejmuje kobieta decyzję i chce dokonać aborcji, czyli pani jest za taką opcją do 12 tygodnia? Nie nazywamy tego na życzenie. A jakby pani to nazwała? Kobieta podejmuje decyzję, że ta ciąża z jakichś powodów jest dla niej zagrożeniem, nie jest w stanie tego ciężaru unieść. Proszę bardzo, tylko w ten sposób. Bo mnie na życzenie to jest zupełnie coś innego. To jest decyzja kobiety i każdą decyzję kobiety należy uznawać. Z jakiegoś powodu, również z powodu wygody, również z tego powodu, że ma za małe mieszkanie. Nie bardzo wierzę, że kobiety taką decyzję podejmują z powodu wygody. Mają poważne powody, żeby taką decyzję podjąć. I nie chciałam, żebyśmy tak kobiety oceniali. Ale jedna z piosenkarek dokładnie o tym powiedziała, że zdecydowała się na aborcję, bo uznała, że będzie im po prostu niewygodnie, jeśli będą mieli jeszcze kolejne dziecko. Te kobiety, z którymi rozmawiałam, miały naprawdę bardzo poważne powody do tego, ja też takie znam, pani marszałek, ale... Ale no ja mam zaufanie do kobiet, że podejmują ważne dla siebie, odpowiedzialne decyzje samodzielnie i wiedzą, co robią. Wszystkie? Prawie ile? 20 milionów kobiet w Polsce? Nie, przesadziłam, trochę mniej, bo 20 jest płci żeńskiej w ogóle. Wierzę w odpowiedzialność kobiet i w ich świat. Pani po prostu nie chce o tym rozmawiać, pani marszałek. Nie chcę, ale naprawdę uważam, że
Największą wartością w życiu człowieka jest wolność w podejmowaniu decyzji. Ja nie chcę, żeby ktoś oceniał mnie, czy jakąś decyzję podjęłam dobrze, czy, albo jeszcze narzucał mi tę decyzję. To ja sama. Ale się zmieniło to u pani, pani marszałek. Nie, zawsze mówiłam, mój stosunek do aborcji to jest jedno, a wolność w podejmowaniu decyzji przez każdą kobietę, czy w ogóle każdego człowieka, to jest drugie. I uważam, a jaki jest pani stosunek do aborcji, pani marszałek? Uważam, że to, ja nie popieram aborcji, ale uważam, że nikt nie ma prawa żadnej kobiecie mówić, co ma robić i ją oceniać z powodu decyzji, którą podjęła. To jest jej życie, jej decyzja i nie mamy do tego prawa. Czyli jeśli tym bardziej nie podoba mi się, bo są naprawdę kobiety mają w naszym kraju bardzo dużo problemów. Mówi się o kobietach w sposób, który mi się bardzo nie podoba. Mówi się, że kobiety mają rodzić dzieci, a jak rodzą dzieci, zostają same. Zostają same z chorymi dziećmi, same muszą być bohaterkami, same muszą wszystko dbać. Ja bym chciała, żebyśmy żyli w takim społeczeństwie, że wspieramy i myślimy o tym, żeby każdej kobiecie pomóc, a nie tylko stwarzać, co wolno, co nie wolno. Wolno. A te ostatnie przykłady, które tak znane są w Polsce, o tych kobietach, które umarły w szpitalach, a nie powinny umrzeć, dlatego że powinny dostać pomoc na czas, tylko dlatego, że sytuacja polityczna i strach personelu medycznego jest tak duży, że one zostały zostawione same. I ja uważam, że to jest niedopuszczalne, dlatego musi być takie prawo, że pozwoli kobietom samodzielnie podejmować decyzje, a lekarzom, żeby działali z najlepiej zgodnie ze sztuką medyczną, a nie bali się prokuratora, który przyjdzie do szpitala. Sprawa Chazana w 2014 roku była za rządów PO-PSL, także... Ja pamiętam tę sprawę i pamiętam też to, co się działo i znam ten przypadek i pamiętam także decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz, która przecież odwołała. Ma zupełnie inne... Ale uważała, że stała się rzecz niedopuszczalna. Która odwołała profesora Chazana, dyrektora szpitala na Madalińskiego, ze stanowiska tego właśnie dyrektora. Czyli jeśli dojdzie do projektów ustaw, jeśli dojdzie do zmian ustawy, jeśli dojdzie do głosowań, to pani senatorka Kidawa Błońska będzie głosowała za aborcją dozwoloną do 12 tygodnia ciąży. Ale w całym pakiecie, bo ja zawsze mówię o aborcji, a naprawdę my musimy kobietom dać jeszcze więcej praw i możliwości opieki medycznej, leczenia, równych szans. O tym nie mówimy, mówimy tylko o aborcji, a kobiety powinny dostać to wszystko pakietowo i wtedy będzie im zdecydowanie dużo łatwiej podejmować decyzje. Ale aborcja jest okej, pani marszałek? Aborcja nie jest okej, ale czasami musi być dopuszczona. I to kobieta o tym decyduje, a nie polityk. Żaden polityk nie ma prawa narzucać kobiecie. Każdy ma swoje życie, każdy ma swoją rodzinę i każdy ma prawo sam podejmować decyzję z konsekwencjami tej decyzji. No to jest zmiana poglądów Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ja mam cały czas taki pogląd, w ogóle ich nie zmieniłam. Mówiłam że wtedy, kiedy jeszcze był ten tak zwany porozumienie dotyczące przerywania ciąży, że ruszenie tego... Kompromis aborcyjny. Jeżeli to ruszymy, to się wszystko obróci przeciwko kobietom. I mam rację, obróciło się przeciwko kobietom. 2020 roku orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, strajki kobiet. Teraz będzie pani, rozumiem, działać na rzecz kobiet. Ja byłam na strajkach kobiet i cały czas działam na rzecz kobiet. Cały czas i będę to robiła, bo uważam, że bardzo dużo zmieniło się na lepsze, ale tak wiele rzeczy jest nierozwiązanych, a powstało wiele nowych problemów, których nie można zamiatać pod dywan. Pani była za tym, żeby wejść w to przymierze, w tę koalicję z panem Kołodziejczakiem z Agrounii? Tak, to była nasza decyzja. Uważam, że jesteśmy, jak to wszyscy mówią, w wyjątkowej sytuacji i tak naprawdę musimy mobilizować wszystkich. Ale zabrać PSL-owi czy zabrać PiS-owi tych rolników? Chodzi o to, żeby naprawdę odsunąć PiS od władzy. My nie wchodzimy w koalicję, to jest porozumienie na listach, bo odsunięcie PiS-u od władzy teraz jest najważniejszą sprawą, bo programy żadnej partii, ani Trzeciej Drogi, ani Lewicy, ani Koalicji nie będą możliwe do zrealizowania, dopóki PiS będzie rządził. Na razie 31% według sondażu Wirtualnej Polski dla Koalicji Obywatelskiej, 34% dla PiS-u. Przekroczyliście 30%, proszę państwa. No to chyba gratulacje od elektoratu się należą, ale 5% spadku dla Konfederacji. Ale... i taki z tego wniosek, że PiS z Konfederacją, jeśli
tak wyglądałyby ale wybory. Ale jest trzecia siła. Jest cały czas trzecia siła w tych badaniach, bo tak naprawdę trzecią siłą są niezdecydowani, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, na kogo będą głosować. I to są ci, którzy zadecydują o tym, kto wygra te wybory. I pani będzie chodzić od domu do domu w Warszawie w swoim okręgu? Ale jak? Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Kidawa-Błońska. Ale zbierając podpisy, chodzę, przedstawiam się i proszę o to, żeby osoby poparły mnie, dając mi swój akces, żeby mogła zarejestrować listę, żeby mogła być na liście do Senatu, a potem będę chodziła, rozmawiała krok po kroku z każdą osobą, którą spotkam na swojej drodze. A nie ma obaw z tym Kołodziejczakiem, z tym panem Kołodziejczakiem, pani marszałek? Widziałam jego konferencję wczoraj. Tak? I powiem, że to dla mnie, ta konferencja pokazała mi, że nastąpiła pewna zmiana myśleniu o tym, jak należy uprawiać politykę, a ponieważ problemy, które... Co to znaczy? Znaczy zrobił się bardziej... Miałam takie wrażenie, że... Bardziej platformerski nie, się zrobił? Że zrozumiał, że poszczególne ugrupowania polityczne mają swoją drogę, swoją historię, swój program, ale ten czas jest wyjątkowy i nie rozwiąże sam w pojedynkę problemów rolnictwa, tak samo jak my sami nie rozwiążemy, a wspólnie możemy to zrobić. No, ale zadałam pani pytanie, a pani powiedziała, że odsunąć PiS od władzy. Chodzi o to, żeby zabrać PSL-owi trzeciej drodze tych rolników, ja, czy żeby zabrać PiS-owi? Ale ja powiedziałam bardzo wyraźnie, zabrać PiS-owi, trzeba odsunąć PiS-owi. Kogo celujecie? W PiS. W PiS po prostu. Oczywiście, że tak, no bo to jest nasz przeciwnik polityczny. Prawie 50% badanych według naszego sondażu z wczoraj, z poniedziałku, chce wziąć udział w referendum, które przygotowuje PiS, pani marszałek, i odpowiedzieć na te pytania, które przygotowuje Jarosław Kaczyński pani, i jego te ludzie. Te pytania mnie w ogóle zaskakują, bo to są tego... Ale 50%, pani Ale... marszałek. Połowa badanych. Bo jeżeli chce pani Polaków zapytać, czy chcą te pytania, na każde z tych pytań ludzie chcą mieć poczucie, że Polska jest bezpieczna, że nie będzie marnowania polskiego majątku. No tylko te pytania zadają ludzie, którzy bardzo konsekwentnie, miesiąc do miesiąca obalają te pytania, bo tak naprawdę to PiS doprowadził do tego, że większość stacji benzynowych w naszym kraju nie jest już w polskich rękach, że mniejszość mają polskie stacje benzynowe. To PiS doprowadził do tego, że ilość osób przyjeżdżających do Polski do pracy z innych krajów, nie tylko europejskich, urosła znacznie. To o co oni pytają? O to, co robią w tej chwili. Pytanie o wiek emerytalny, to przecież pan premier zawarł w porozumieniu z Unią Europejską, że planuje podniesienie wieku emerytalnego. Pani marszałek, myśmy dosyć wyraźnie powiedzieli Polakom, zresztą my podnieśliśmy wiek emerytalny i zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę. Przegraliście wybory. I też powiedzieliśmy, że wiek emerytalny w Polsce przez nas na pewno nigdy nie będzie podniesiony. To Polacy sami będą decydowali, czy chcą potem jeszcze dłużej pracować. Więc te pytania tak naprawdę... To całe referendum nie jest o to, żeby Polacy odpowiedzieli na te pytania, bo pani doskonale wie. 50% pani marszałek chce pójść na te. Co pani zrobi, żeby no właśnie, żeby nie poszli, żeby nie wzięli udziału, albo żeby sama to zignorowali? Pani doskonale, wie, że na każde z tych pytań odpowiedź będzie tak. Bo o to chodzi. I wszyscy o tym wiemy. PiS wymyślił sobie świetny sposób na to, żeby zrobić doskonałą możliwość prowadzenia kampanii wyborczej poza kampanią wyborczą. A jaki wy macie świetny sposób, pani marszałek, żeby wygrać te wybory? My nie będziemy oszukiwali, nie będziemy krali pieniędzy, nie będziemy marnowali pieniędzy, bo jeżeli można na to w referendum wydać ogromne pieniądze, poza wszelką kontrolą. Przecież to nie są pieniądze dotyczące referendum, tylko tak naprawdę polityki Prawa i Sprawiedliwości. Więc oszukują Polaków w tym referendum. Referendum powinno być rzeczywiście w ważnych sprawach dla Polaków i powinno być pozapartyjne. To referendum jest po prostu wyłącznie partyjne i wyłącznie tylko po to, żeby PiS mógł wykorzystać te pieniądze. I to jest obrzydliwe. Idzie pani dzisiaj na ulicę Warszawy, czy nie? Zbierać podpisy, rozmawiać z ludźmi? Będę dzisiaj zbierać. Co dzisiaj zbieram? Na jakich ulicach? Dzisiaj nie wiem, ale prawdopodobnie, bo mam jeszcze spotkanie w Lesznie, będę na Mokotowie. Na Mokotowie marszałek Kidawa-Błońska o helikopter chciałam zapytać, ale tu chyba nad Warszawą nie będą latać helikoptery, tak jak nad pikników Ciechanowie, którzy zniszczyły trakcję elektryczną. Nigdy więcej nie powtórzy, bo tu zostały złamane dwie zasady. Po pierwsze, organizując imprezę masową, na którą
pojawiają się helikoptery czy samoloty, trzeba zapewnić bezpieczeństwo. Żeby to bezpieczeństwo było zapewnione, są przygotowane procedury. Wiadomo, komu należy takie loty zgłosić, wiadomo, na jakiej wysokości mają latać śmigłowce czy samoloty. No ale mamy długą, proszę Państwa, historię lotów, również zakończonych tragicznie w naszym kraju, więc... Po to są te regulaminy, żeby wyeliminować. Zawsze może się coś złego wydarzyć, ale to powoduje, że szansa na wypadek jest coraz mniejsza. Tutaj tego nie dopełniono, a na dodatek jeszcze wykorzystano loty śmigłowców policyjnych tylko dlatego, że jeden z polityków postanowił robić sobie kampanię wyborczą. Skandalem jest, że policja i wojsko angażowane jest do kampanii politycznej. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobić? To jest taka zasada, pani marszałek. Żeby Polacy wyegzekwowali od rządzących, żeby u nas było tak, jak w innych krajach, gdzie kiedy zaczyna się polityka, wojskowi schodzą ze sceny, bo oni są dla wszystkich, odpowiadają za bezpieczeństwo każdego kraju, a nie partii. Każdego obywatela kraju, a nie partii. Dlatego to jest coś, do czego chciałabym, żebyśmy doszli, żeby wojsko, policja odzyskały swoją obywatelskość, że są dla nas wszystkich, a nie są podporządkowani jednej partii. Kto ministrem obrony narodowej, jeśli wygra się wybory? Trzeba wygrać wybory. Nie dzieli się skóry, no nie dzielicie przecież. Nie, dzieli się pani marszałek. Naprawdę. Nie mogę plotkować, ale... Trzeba wygrać wybory, to są bardzo trudne wybory. Pani na ministra edukacji, pani... Trzeba wygrać wybory. Pani ma doświadczenie w robieniu szkoły społecznej w Ursusie, dobrze pamiętam, tak? Tak. Więc... Ale ja mówię, trzeba wygrać wybory, naprawdę. I czy tylko Senat? Muszę pani powiedzieć, nikt z moich koleżanek i kolegów na ten temat nie rozmawia. No ale wiemy, programy że, rozumiem, są przygotowane, edukacyjne, finansowe. Wszystkie programy są przygotowane i ustawy. Mamy zespoły zajmujące się edukacją, kulturą, nauką, wszystkimi obszarami, bo przecież przez te ostatnie lata... I telewizją publiczną, proszę państwa, też przez te ostatnie lata nie siedzieliśmy, tylko przygotowaliśmy się na ten dzień po wyborach, bo wierzymy, że uda nam się PiS odsunąć od władzy, ale do tego droga jeszcze daleka, jeszcze 50 parę dni i każdego dnia musimy pracować i przekonywać, że wartości w życiu polityka, wartości w życiu każdego człowieka, uczciwość i prawda ma znaczenie. Bo to jest nie tylko walka o to, kto będzie pani rządzić, marszałkini, tylko co Polska będzie w ruinie to było lepsze hasło niż uczciwości, ale prawda. Ale Polska w ruinie była kłamstwem. No ale świetnym hasłem, ale pani marszałek, chyba pani przyzna. Co z tego? Ale to było kłamstwo, a kłamstwo jest rzeczą podłą i każdy, kto buduje swoją pozycję na kłamstwie, wcześniej czy później za to zapłaci wysoką cenę. Marszałkini Kidawa-Błońska, kandydatka do Senatu z okręgu 43 z Warszawy, Magdalena Rigamonti. Piotr Różycki wydawał program Państwu. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.